Cześć, ja jestem Oliwia i witam Was ponownie na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was film z serii Halloweenowej, a mianowicie odtworzę dzisiaj dwa filtry Snapchata. Jeśli macie aplikację, to pewnie sami zobaczycie, że gdy zbliża się okres jakichś danych świąt lub jakichś szczególnych dni, to Snapchat często podstosowuje nam filtry właśnie pod te okazje. I aktualnie na Snapie jest taki filtr. Jest to taka pajęczynka na oczach, coś trochę bardziej w stylu czarownicy. Tutaj ma taką naklejkę oraz septum. Tak on wygląda, więc otworzymy właśnie ten filtr oraz drugi, czyli taki bardziej, można powiedzieć, clown. Coś w tym stylu, czerwone usta i trójkąciki na oczach. Także właśnie te dwa filtry w dzisiejszym odcinku postaram Wam się odtworzyć. I od razu chciałabym na wstępie zaznaczyć, że będzie to dla mnie dosyć trudne zadanie, ponieważ ja i makijaż, kosmetyki, cokolwiek z tym związane, to są naprawdę odległe rzeczy. Ja na co dzień aż tak nie używam kosmetyków, więc zastosowanie ich w praktyce razem z zrobieniem takiej charakteryzacji będzie dla mnie, no można powiedzieć, trochę takim wyzwaniem. Także nie ma co przedłużać, zapraszam Was do oglądania, zobaczcie jak mi to wyszło. Okej, więc jak widzicie, najpierw nakładam na twarz krem BB, którego używam właściwie na co dzień, nie używam podkładu. Jeśli już, to krem oraz korektor. To jest podkład? Ja się nie znam w takich rzeczach. Mnie jeszcze ten temat omija, ja się nie maluję. Chciałam zakryć brwi korektorem, tak to nie wyszło. Dlatego lepiej omijamy ten krok. Nie są rzeczy, no ja się nie odnajdę w makijażu. To jest, może to nie jest odcinek taki, wiesz, o malowaniu, tylko to jest challenge dla mnie. Pomaluj się, challenge. Dla mnie to jest w sumie jakieś wyzwanie, coś innego. To pojedziemy teraz. Następnie rysuję naokoło powiek czarne kółka, gdzie wyglądam jak pada. Mam dość tego malowania się. To nie jest moja bajka. Uwaga, Macia ingeruje mi pomóc, bo ja sobie w takich rzeczach nie za dobrze radzę. Tutaj ewidentnie musiała pomóc mi w tym Magda, ponieważ sama bym chyba nie dała rady tego zrobić. I czuję się, jakbym miała jakąś planę na oku. Bo masz. To jest po prostu stylówka dnia codziennego. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Następnie rysujemy pajęczynę na oczach. Usta. Co prawda ten filtr ze Snapa akurat nie ma ust malowanych, aczkolwiek ja to dodałam sama od siebie, żeby po prostu to lepiej wyglądało. I gotowe. We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. When you love so long, that's what thrill is gone.
więc tak wyszedł mi, właściwie nam, bo pomaga mi bardzo dużo Magda. Pierwszy filtr, bardziej taki czarowniczy, pajęczy, pajęczyna. A teraz przejdźmy do drugiego. Dobra, związałam włosy, żeby mi już nie przeszkadzały. Jestem już mało wiele, chyba bledsza. Przynajmniej jaśniejsza, tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz kolejny tutaj widzę, że jest taki, nie miałam to pokazać. Troszkę ma czarne powieki, ale nie do końca, bo ten trójkąt potem musi się jakoś odznaczać. Czyli myślę, że tylko lekko powieki zrobimy i kreski. W ogóle zauważam, że większość filtrów na Snapie ma kreski. Teraz robimy kreski i potem będziemy malować czarne trójkąty. Dobra, mamy to. Teraz zajmiemy się tymi trójkącikami na oczach. Na dole są mniejsze, więc chyba zacznę od tych dolnych, będzie mi tak łatwiej. Na samej nie jest tak łatwo to zrobić, naprawdę. W tym momencie zaczynam mega podziwiać ludzi, którzy zajmują się makijażem, bo to jest strasznie, strasznie trudne. Dobra, teraz zabieramy się za górę. One są ewidentnie wyższe, aż za brew. Za brwią się kończy trójkącik. Zaznaczę sobie, żeby wiedzieć dokąd. Bo już tak zostawię, już nie ma sensu tego poprawiać, bo już lepiej nie będzie. A tylko to pogorszy. Niska bateria, co? Niemożliwe. Kochani, bateria mi się rozładowuje. Musimy się pożegnać. Więc szybko jeszcze tylko dokończyłam na telefonem. Dogram już to telefonem. Niestety. Już nie mam. Dobra, czerwona szminka. Coś czego się też boję w sumie. Zapomniała, a jeszcze nos. On ma jeszcze nos. Takie serduszko ma. Eli. Tak więc kochani, to już na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jest coś innego, tego jeszcze na moim kanale nie było. Ale jeśli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, żeby nie przegapić kolejnych filmików, bo następny jest już w niedalekiej przyszłości, również z serii halloweenowej. I co? Do zobaczenia i cześć! Hold me close till I get up.